lubisz to określenie Polska Barbie? Czy lubię? Może być. Może być. Jakby sama nie nazwałaś się, tak prawda? Nie, to nie wyszło od ciebie. Był odzew na to, że nazwano mnie Amandą Lafour. Stwierdziłam, że jakim prawem ktoś ma mnie porównywać do kogoś, co prezentuje całkiem inne wartości też. I to była po prostu moja riposta, taka piłeczka odbita, tak? W jakimś sensie bardziej pozytywna, prawda? Tak, dokładnie. Często się spotykasz z negatywnymi komentarzami, prawda? Jak na to reagujesz? Jak się czujesz, kiedy czytasz coś takiego niemiłego na swój temat? Jeżeli chodzi o te wszystkie portale internetowe, nie czytam w ogóle komentarzy pod nimi, ponieważ to jest ciągle w kółko jedno i to samo wałkowane, to w ogóle nie ma to sensu. Natomiast jeżeli chodzi o mój Instagram, bardzo go pilnuję i nie ukrywam, że osoby, które mnie nękają, są na mojej czarnej liście i konsekwencje będą wyciągnięte. Tak. Także radzę uważać osobom, które komentują mnie w negatywny bądź wulgarny sposób, podkładający pod paragrafy na to, co piszą, bo ja o tych osobach nie zapominam. Mam już 127 folderów takich osób. Ale usuwasz te komentarze? Nie, mam po prostu cały czas zablokowaną funkcję dodawania komentarzy, lecz są osoby, które nachalnie nękają mnie wiadomościami prywatnymi, obraźliwymi, a jeżeli mam na dany czas włączoną możliwość komentowania, także wychwytuję te osoby. Niestety w sieci nikt nie jest anonimowy, po numerze IP można dojść do wszystkiego, także ich problem, a ja bawię się dalej.